Siemaneczko, moi drodzy, witam was kochani serdecznie, z tej strony Jukena, przed wami już 47 odcinek zlevelowania nowego konta w Fishing Planet. Dzisiejszy odcinek dedykowany tym wszystkim, taki bardzo szybki odcinek swoją drogą, dedykowany tym wszystkim, którzy lubią łowić karpie na Anglii, na Weeping Willow, lubią łowić słońce, ale niestety nie lubią łowić chmurę. Co tu zrobić i jak robić, żeby nie tracić tej kasy, przewijając ten czas, bo przewijanie tego czasu jest troszeczkę niestety kosztowne. Zakładając, że często, moi drodzy, no tego słońca mamy, no jak widzicie tu na moim przykładzie, raz na 6 dni wychodzi słoneczko, a jest wiele chmur po drodze. To jak ograniczyć totalnie do minimum to wydawanie kasy na przesuwanie? Jak łowić słońce? Więc uwaga, taka ciekawostka, moi drodzy. Tę chmurę, którą macie taki garb ze szczytem, od rana, od 5 do 7, i zaraz się o tym przekonacie, bo ja jestem na łowisku, więc uwaga. Drodzy, cyk, łowię w chmurę, a jakaś magia się stała. Jednak łowię w słońce, łowię na słodko, łowię z zanętą na słodko, a słoneczko świeci. No ale już, moi drodzy, to się za 4 minuty zmieni, bo o 7 rano niestety zajdą chmury na te słońce, zrobi się szaro i ponuro i nieprzyjemnie. Ale jak widzicie, w te słoneczko od rana, chmurę, gdzie świeci od rana słońce, złowiłem 200 kg karpia. I to jest, moi drodzy, moja propozycja, którą wam właśnie polecam. Łowić zarówno w słońce, zapełniać siatę na maksa, na tyle, na ile się da. A jeśli nie lubicie łowić w chmurę, to śmiało w tą chmurę z dwoma garbami od rana od 5 do 7, czyli przez 2 godziny czasu gry. Ja myślę, że te 200 kg siaty przy nęceniu jesteście w stanie zapewnić, co widzicie na moim przykładzie. Nawet wam pokażę jeszcze, moi drodzy, na szybko swoją siatkę. Oczywiście tu mam jakieś tam pierdołki, bo też polowałem na hybryda karpia, no ale to jest mniejsza o to. No ale zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem unikatów. Wszystkie złowione na słodko, na kulki bananowe lub cytrusowe. No także, moi drodzy, żyć nie umierać. Łowić w chmurę można. Można łowić na słodko w chmurę. Te 200, nawet 250 mi się zdarzało, kilogramów siatkę zapełnić w tą chmurę na tym szczycie. Zresztą pokazywałem wam to w ostatnim odcinku. Macie odnośnie łowienia w chmurę w ostatnim odcinku. To jest tylko taki szybki, szybki protip. Bardzo krótki odcinek, dosłownie przyspieszony. No i zobaczcie, robi się 7 i za chwileczkę na nasze słońce zaczną zachodzić chmury. Zrobi się szaro i ponuro, no i oczywiście wtedy już łowić mi się nie chce. Ja takiej pogody szarej, ponurej nie lubię. Między innymi dlatego, zobaczcie, już się ściemnia. Widzicie? Już słoneczko, zachodzą chmury, tak jak mówiłem. I już się robi szaro i ponuro. I dlatego właśnie, że tak chmurno jest na Emeraldzie, dlatego moja noga na Emeraldzie nie stanęła. Nie lubię takiej szarej pogody. Uważam, że w grze jesteśmy po to, żeby po prostu tutaj się relaksować, cieszyć fajnymi widokami, fajną pogodą, a nie tam jakimiś chmurami, szarością. Zobaczcie, jak to teraz paskudnie wygląda. Chmury zachodzą, a będzie ich za chwilę jeszcze więcej, ale myślę, że tej szarówy nie ma co wam pokazywać. Sami mi po prostu już na słowo wierzycie. Więc metoda jest prosta. Łowicie w słoneczko, ale słoneczko macie raz na niestety 6 dni zazwyczaj. Więc no tak wiecie, 6 dni przesuwać razy 2000, to jest 12 tysięcy za przesunięcie. No to według mnie, patrząc, że jeszcze ile na zanętę wydajecie i tak dalej, no jest to mało opłacalne, prawda? Z drugiej strony, jeżeli macie tą pogodę, którą właśnie teraz będziemy mieli, no to tutaj ten szczyt jest bez sensu, no bo to jest, więc to jest jedyna opcja z pogodą w chmurę, którą proponuję przesunąć. Czyli my sobie z dnia drugiego przesuniemy na dzień czwarty i to jest jedyny wyjątek tutaj, moi drodzy, od reguły, tylko zrobimy to przez nockę, żeby było za darmo. Zobaczcie, tutaj jest totalna chmura i oczywiście moglibyśmy na tym szczycie w totalną chmurę łowić, ale mi się to nie podoba, mnie to nie satysfakcjonuje, więc to jest nasza siatka, całkiem myślę nieźle z ekspem, kasa no nie najgorzej, chociaż to jest i tak tylko 200 kilo, nie? I przesuwamy na kolejny ranek, na 5 rano i zaczynamy zabawę od nowa, czyli nęcimy, rzucamy i 200 kilo będzie w siatce zapełnione. Ja czasu nie marnuję, bo trzeba nęcić, a z wami się po prostu żegnam. Będzie fajnie, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz, czy udostępnijcie tą całą playlistę z levelowania konta swoim znajomym. Jak widzicie, mam już 55 level i pewnie w następnym odcinku, kiedy się spotkamy, będzie już 56 level. A do 7 lub 8, 50 oczywiście, 7 lub 8
Myślę, że jeszcze na tej Anglii posiedzimy, a potem czeka nas wyspa niebieskich krabów. Także obserwujcie każdy odcinek codziennie o 16 i dodatkowa seria z odcinkami w stylu pytania widza. Około 21 wieczorkiem odpowiadam na wasze pytania. Trzymajcie się, cześć!